Cześć, witam wszystkich widzów programu Boomfit Music w nowym 2009 roku. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, a przede wszystkim najfajniejszych, odjazdowych, czadowych programów Boomfit Music. Fajnych gości, wielu fajnych nowych teledysków. Pod koniec roku pod choinkę daliśmy Wam dwa programy. Był to program Wizyta Marcina Millera zespołu Boys oraz program, który był relacją z gali ostatkowo-andrzejkowej w Jeżewie Starym, która się odbyła pod koniec listopada. Mam nadzieję, że programy te Wam się podobały i że był to fajny prezent pod choinkę. W tym roku będziemy starali się ukazywać częściej, będziemy zapraszać tych gości, którzy u nas nie byli, albo tych, którzy byli już dawno temu. Dzisiaj naszym gościem będzie zespół Spike, zespół ten nigdy jeszcze nie był w programie Boomfit Music. Dzisiaj zaprezentuje się przy okazji wydania najnowszej płyty. Zapraszam. No oprócz teledysków zespół Spike, czyli Grzesiek. Robert i Grzesiek. No Robert i Grzesiek. Robert i Grzesiek. Panowie, co słychać w zespole Spike? No cóż, nowa płyta niedawno się ukazała. Niedawno też nakręciliśmy w telewizji i TVC, razem wspólnie z telewizją i TVC, nasz teledysk do piosenki Nasza Klasa, który promuje naszą całą płytę. W sumie gramy, koncertujemy. Wszyscy zdrowi. Wszyscy zdrowi, żony zdrowe. Jak rozpoczęliście nowy rok? Ostro. Dużo grania, mało odpoczynku. Picia trochę? No jak najbardziej. Termawą. Rozbieżne zdania widzę w zespole są na temat picia. Nie, drugi nie. Ktoś musi kierować, ktoś nie. Grzesik od razu przechodzi do napojów wyskokowych, a ja tutaj miałem na myśli herbatę, soczek, kawę. Nie, no o tym rozmawiałem. Aha, okej, jasne. Wyczytałem taką informację w internecie, że nazwa Spike pochodzi od nazwy papierosów. Czy to prawda? W sumie to się tak kojarzy, ale... Bo jesteście obydwaj palaczami, tak? Można tak powiedzieć, jesteśmy, ale to staram się ja na przykład rzucić. No właśnie, na roczne postanowienia trzeba było akurat. Wiesz, za dużo stresu. A może papierosy was sponsorują? Nie. Może w sumie by było fajnie, nie? A stresu związany z czym? No sam wiesz, jak to jest, jak się koncerty gra, że jest stresik i to trzeba zapalić i rozładować. Ale może nie rozmawiajmy o takich rzeczach, które w sumie nie masz czym się, wiesz, szczycić, nie? Ja myślę, że bardziej się pewnie stresujecie dzisiejszą obecnością. Pierwszy raz w programie to chyba ten główny stres. No to na pewno. Nie, no będzie dobrze. Właśnie, kiedy można i zapalić. Kiedy można zapalić? W czasie piosenki zrobiłem przerwę, wyskoczycie sobie na fajeczkę, także nie ma problemu. A oto i obiecana piosenka. Choć jeden znak, bym nadzieją znów mógł zacząć.
chciałbym tobie oddać swoje sny. Bo ja chciałbym z tobą spędzić resztę dni. Bo ja chciałbym tobie oddać swoje sny. Bo ja chciałbym z tobą spędzić resztę dni. Chłopaki po papierosku. No lepiej, tak. Dotlenieni, możemy teraz rozmawiać. Spokojnie, odstresowująco. Dokładnie. Pamiętam waszą pierwszą płytę, pamiętam tytułową piosenkę, a ty się śmiałaś. Tak. Ta piosenka była przebojem, niewątpliwie. No była. I jest. Była i jest, prawda? Dobrze się przyjmuje ta piosenka na koncertach. Cały czas gramy, także... Fajnie się sprzedaje. To racja. Panowie. Nasi widzowie widzą teraz nową płytę, ja też ją widzę. Coś o niej. Trzy słowa o nowej płycie. Jest to nowa płyta, nowe wydawnictwo. Ukazało się bodajże na początku grudnia. No na końcu. Na koniec grudnia. Tak. Po gwiazdce, po Bożym Narodzie. Tak, staraliśmy się, pod choinkę. No właśnie, powiedzcie coś o tej płycie. Czy jest to płyta utrzymana w takim samym klimacie jak wasza pierwsza płyta? Czy są to zupełnie nowe brzmienia, nowe pomysły? No ja myślę, że jest bardziej zróżnicowana. Nie jest tak, jak to się potocznie mówi, pod jeden kopyt. Uh-huh. Staraliśmy się na przykład, żeby ta płyta była... żeby miała tutaj różne klimaty w sobie, żeby dla różnych odbiorców się podobały piosenki jakieś konkretne, ale utrzymaliśmy w jednej jakby tonacji tą całą płytę, w jednym klimacie, z tym, że myślę, że każdy znajdzie coś w sobie. Na 68 minut. No. Miłego słuchania. Na pewno tak. Czyli można sobie z Białegostoku się przejechać do Siemiatycz, przesłuchać tę płytę i wracając drugi raz. No dokładnie. Gdzieś tak mniej więcej. Jak wam się układa współpraca z wydawcą, z nowym wydawcą? Bo pierwszą płytę wydaliście w Green Starze, tak. Drugą wiem, że wydaliście w innej firmie. No ja myślę, że nie mamy na razie jak do tej pory żadnych zastrzeżeń, nie ma co narzekać. To jest tak zwana współpraca, prawda? Czysta współpraca. Całkiem jest dobrze, naprawdę. Nie mamy co narzekać, bo przede wszystkim nasz nowy wydawca się bardziej interesuje tym, co się dzieje z nami jako zespołem. No ogólnie jest większe zainteresowanie. No każdy zespół wybiera sobie indywidualnie wydawcę, prawda? No i akurat się z tym wydawcą cały czas... Są zespoły, które wydają w jednej firmie, są zespoły, które wydają w innej firmie i każdy sobie chwali, prawda? Tak. Zazwyczaj po jakimś tam czasie, później ktoś tam coś sobie nie chwali, ale to... To wychodzi z czasem, my na razie nie możemy tego powiedzieć. No właśnie. Ostatnio zawrzało w internecie troszeczkę za sprawą odezwy, którą wystosował zespół Wexel. Co o tym sądzicie? Dla nas to jest troszeczkę, nie wiem, ja nie mogę tego stwierdzić, tego co na przykład zespół Wexel opisuje i tak dalej. Nie wiem, to są sprawy pomiędzy tym wydawcą, a pomiędzy zespołem Wexel. Oni powinni to załatwić między sobą, a nie na forum. No właśnie, jak ty to wiesz, dlaczego tak się stało, że teraz jest tak właśnie ta sytuacja? Ja bym chciał zachować tą myśl, co ja myślę na ten temat dla siebie, jeśli pozwoli Zbyszku. Nie, no pozwolę oczywiście, tylko chciałbym się zapytać, czy wy również, obserwując to, co tą odezwę Andrzeja, czy wy również zwracacie uwagę na te rzeczy, które tutaj, o których Andrzej grzmi wręcz? Ja bym tutaj też jednoznacznie się nie określał za jedną stroną, ponieważ zawsze kij ma dwa końce. No dokładnie. I tutaj bym musiał się wgłębić w problem i prześledzić, prawda? Ale tak naprawdę, jak wy to widzicie? Naprawdę zauważ, że my nie wiemy, o co tam chodzi w tej całej sprawie. Ale tam są napisane jakieś tam podpunkty, w których on coś pisze. Są podpunkty napisane, które tak naprawdę jak się podpisuje, nie wiem, czy ty wiesz, jak się podpisuje jakieś umowy, które są tajne, nie mogą być jawne dla wszystkich. Takich rzeczy nie powinno się wyciągać na forum dla wszystkich, żeby każdy mógł zobaczyć. A to generalnie Andrzej wyciągnął. No chyba tak. Nie wiem, tak mi... Nie wiem, bo w sumie ja tym się nie staram się nie interesować, bo to nie jest potrzebne, to jest ich sprawa. Powinni załatwić sobie między sobą. Na siebie, na razie współpracę, ile tam niedługo z tą firmą współpracujemy, na razie całkiem dobrze, oby tak było. No wiadomo, czas pokaże, nie, jak to będzie w przyszłości, ale na razie... Jesteśmy dobrej myśli, dokładnie.
To, co wcześniej powiedziałem, każdy zespół podchodzi do współpracy z wydawcą indywidualnie i to jest tak naprawdę, raczej są to tajne rzeczy i każdy decyduje o tym, jak jego współpraca będzie wyglądać sam. Tak. I wie, co czyta, wie, co podpisuje i powinien uważać na te rzeczy i też doświadczeniem się uczyć. Moim zdaniem nie powinno się robić z tego jakichś rewelacji i jakichś takich... Na pewno zespół Spike by zrobił... Ja bym to załatwił inaczej. Tak. Po co to robić? Takie bezsensowne rzeczy według nas. Wracając do nowej płyty, widzę Ciebie tylko tutaj, Robercie, na okładce, aha, a z tyłu jesteś z Grzegorzem. Co to oznacza? I w środku. Co? Ale zaraz, ale zacznijmy od tego, tak jak w sklepach jest wystawiona ta płyta, prawda? Tak. Gdzie, Grzesiu, nie było Ciebie na sesji wtedy, czy? Też. No właśnie, też tak dlaczego? Było. Dlaczego siebie tak wystawiasz na front? Na lidera? Nie powierzaj, nie? Taki a Grzegorze gdzieś tam... Grzesiek zawsze będzie ze mną, zawsze jesteśmy, jak to się mówi, z wspólnikami w zespole. No, a że tak wyszło... Fifty-fifty wszystko? Nie, no pewnie. Po prostu uważaliśmy, że to zdjęcie jest najlepsze, nie? Z całej sesji i dlatego ono zostało wybrane. W ten sposób. No, tylko chodziło o to, no a że tak wyszło, no teraz wiesz, no różni ludzie pytają się znajomi, a czemu Grześka nie ma, nie? Słuchaj, najlepsze zdjęcie i po co, wiesz... kombinować, skoro to jest w miarę... Nie, no pięknie to wygląda. Jakiś taki nawet podobny do siebie jest. Podobny trochę. Nie, fajna płyta, fajna układka. Nie, no ogólnie pasowało te zdjęcie, na przykład grafika, pasowało te zdjęcie pod układkę, pod projekt układki. Mhm. No i on przesłał nam kilka propozycji, no i tak, a nam się najlepsze. I ty wiesz. Patrzę na tą płytę i mam do was takie pytanie. Chodzi mi o to, co sądzicie o tym, że w 2008 roku powstało tak dużo nowych zespołów? Czy to był według Was taki wysyp talentów duży, czy chęć na biznes po prostu? Grzesiu. Moim zdaniem chyba te drugie, chęć na biznes. A właśnie tak większość? No po prostu disco polo z powrotem jakby wyszkolało. Wróciło bardzo głośno. No i zatem tak samo idzie w każdej branży. Podobnie. No mówię, że jest kryzys gospodarczy. Kryzys z kryzysem, no a nie wszystkich to dotyczy. Było zapotrzebowanie, to powstało. No właśnie, powstawały jak grzyby po deszczu. Sami wiecie, że powstała masa zespołów. No i jak byście określili tutaj te zespoły, no nie z nazwy konkretnie, tylko ogólnie, bardzo ogólnie. Chodzi mi o to, że jaki poziom byście określili, że prezentują te takie grzyby po deszczu, które tak szybko powstały? Czy to zaniża poziom, czy to zawyża, czy to zwyżkuje cały nurt, dla całego nurtu? W zależności jak te zespoły podchodzą do tego, co zaczynają robić. A tak jak wy obserwujecie? Bo obserwujecie... To jest różnie. Ja ci powiem różnie, bo jeśli chodzi o aranżację, czy różne rzeczy, jeśli chodzi o powstawanie muzyki, niektórzy starają się za wszelką cenę zaoszczędzić, wyprodukować coś najtańszym kosztem, aby cokolwiek było, żeby ktoś tam gdzieś mógł puścić w internet. Parę groszy płytka, jest tutaj telewizja do netu i jestem gwiazdą. No, ja już się coś pokupuję, ja chcę koncerty za nie wiadomo jakie pieniądze. Nie? My to tak w sumie zawsze staramy się stać twardo na ziemi. Nie? No wy jesteście już trochę lat na rynku, znacie realia, wiecie, że czas gra tutaj istotną rolę. Na pewno. W przypadku zespołu, że to są lata promocji, lata koncertów. Mnóstwo zagranych imprez. No a te zespoły właśnie powstały w marcu 2008 czy w kwietniu, a w lipcu już chcieliby mieć terminarz napięty godzinnymi koncertami.
Najlepiej. Najlepiej, ale lepiej 45-minutowymi, no, tak, i, no, i, jakiś no i pełna saseta, relaks full, nie? Ale to nie jest tak pięknie. Nie. To trzeba twardo stąpać po ziemi i brać realia takie, jakie są. Bo... Ale czujecie zagrożenie z tej fali tych zespołów młodych? Ja powiem tak. My działamy zawsze na swoich takich, jak to się mówi, na swoim podwórku i coś zawsze tam uszczupniemy z tego wszystkiego, prawda? Z tego tortu. Z tego tortu całego. A jeśli będzie się źle działo, no to co? No to czemu ma się źle dziać? Słuchaj, powiem ci tak. Moim zdaniem, jeśli ktoś będzie słabszy, no to ludzie sami go nie będą chcieli kupować, prawda? No ale w danym roku mogą kupić. Zobaczył teledysk zrobiony sprawnie, ładnie będzie wyglądał. Aranżacyjnie będzie piosenka zrobiona w porządku, bo aranżer nie zrobi komuś, powiedzmy, tam słabiej. Robi dobrze, to robi dobrze. Może wokalnie czasami niedociągnięcie może być jakieś, ale studyjnie też się to poprawi. I w danym roku taki zespół ktoś zobaczy w internecie, powie, ten zespół biorę. A potem ten zespół słabo zagra i się okaże, że będzie to miało wpływ na opinię tego człowieka o nurcie. No szansę dać trzeba każdemu, nie? Ale... Cała publiczność to w ogóle osądzi, jak to dalej. Ale Zbyszek dobry temat porusza w tym momencie, ja tak uważam, że po prostu zaniżają poziom niektórzy ludzie, prawda? Że później przez perspektywę jakiegoś jednego występu jakiegoś zespołu się ocenia cały nurt naszej muzyki, którą gramy. No i że w danym roku zespół chwyci parę imprez. I na następny rok, na 2010 na przykład, organizator mówi, ja już nie biorę nikogo z Disco Polo, bo było tak, jak było. Nie, no wiesz, to muszą się pilnować ludzie i tyle robić. Dobrze roboty, jeśli zaczynają coś robić, prawda? Także prosimy młode zespoły. Apel taki również ze strony zespołu Spike. Róbcie dobrą robotę. Dokładnie. A będzie dobrze. Kto z tej starej naszej budy zawędrował tam, gdzie chciał? A kto z losem przy stoliku o swe szczęście w karty grał? W internecie cztery słowa, szukam naszej drugiej B. Rzucił los, gdzie schował, komu dobrze, komu źle. Gdzie jest nasza druga B? Już nie będzie takiej, nie. Bo ze wszystkich drugich klas świat wyróżnił właśnie nas. Gdzie jest nasza druga B? Już nie będzie takiej, nie. Bo ze wszystkich Zwiedzacie naszą klasę? Portal? Naszą klasę drugą B? Kto to był z tej drugiej B? Razem byliście w tej klasie? No ja nie. Grzegorz? Nie razem, ale... A gdzie się widziałeś, Grzesiu? Podbiegłem stopień. Dokładnie? Podstawówka w Stolicy Kościelna. Któryś Kościelna? Fajne tereny zalesione. No, dokładnie. A już cała reszta widzę technikum. Białystok. A ty, Robert? Też druga. A druga B? A ty robisz cię druga C. Druga C. Tyle lat drugiej C. Kurde, i śpiewam o drugiej panie. Ty się uczyłeś w Białymstoku? Nie, ja też pochodzę tam z podwójnego stopu. A skąd? W Surażu uczyłem się. Też te tereny. Później technikum w Łapach kończyłem przez 5 lat. Ładne tereny. No pewnie, że zielone, nadrzańskie. Zalesione. Na rzekę chodziłeś? No pewnie. Na bagary? No jak? Na rzekę, na Nowe Gary. Widzowie programu Public Music znają już klip Nasza Klasa, druga B. Czy coś zdarzyło się zabawnego podczas realizacji tego klipu? Były zabawne zdarzenia? No, było wesoło? Pewnie, że było wesoło. Dzieciaki były normalnie, bomba. Nie, naprawdę nie do opisania. Nie do opisania. No, fajnie, fajnie. Wiem, bo przerabiałem to kiedyś z Marcinem Millerem, żeśmy nagrywali Pod Darmieczem Słońce też z dziećmi. To już nie są dzieci, bo to było 10 lat temu. 10, 11, 10, tak. I to już są młodzieńcy, bo to wtedy była, nie wiem, która to była klasa, chyba właśnie pierwsza, druga, to wtedy 8, no to dzisiaj to już są pełnoletni ludzie. Pewnie już sami oglądają gdzieś sobie ten teledysk. Wspominają. Tak, wspominają. Tak samo będzie z waszym teledyskiem podobnie. No ale jak było właśnie na planie, powiedzcie. Nie, no było bardzo wesoło. To było w czasie lekcji? Tak, bo normalnie to było jeszcze zaczęliśmy... Dzieci się cieszyły. Bo siedziały takie dwa duże bryki na końcu w ławce, nie? Pani nas pytała i tak dalej. Uciszało. Uciszało. No było całkiem wesoło, spontanicznie i w sumie myślę, że jest to. A pytanie z innej beczki. Aha. Czemu zespół Spike nie startuje
preselekcjach do Eurowizji. Nie, no bo zespół Spike uważa, że każdy ma swoje miejsce. No ale jest Bayerful, jest Jorbus. Jest? No, z tego co wiem. Nie, no po prostu to trzeba mieć piosenkę, specjalnie właśnie ją zrobić na ten cały festiwal i tak dalej, i tak dalej. Czyli ale to zacznijmy od według tego, was, że... co pozwoliłoby wam wystartować w takich preselekcjach? Profesjonalne przygotowanie do tych preselekcji, z tym, że trzeba mieć na to czas i pomysł na dobrą, fajną piosenkę. No jak zespoły, te, które wymieniłem, znalazły na to czas? No to dobrze, ja im gratuluję. No, dla nas no niestety. No nie. Jak przewidujesz, będzie sukces? Życzę wypowodzenia. Dla nas trudno. A ty Robert? Trudno mi to na to. Ale stawiasz na nich? Ja mam nadzieję, że będzie ok, bo będziemy my także z tego korzystać, bo będzie dla nas to super reklama, jak chłopakom się powiedzie, prawda? Mhm. Także no, może coś w końcu zaskoczy. Mhm. Czyli życzymy sukcesu dla wszystkich startujących w konkursie Eurowizji i liczymy na to, że w przyszłym roku być może zespół Spike profesjonalnie przygotuje się i wystartuje. No może się uda. Naprawdę wam tego życzę. Z reguły bywa tak, naprawdę kochasz raz. Wiesz, szansę sobie daj i słowa sami w czyn. Bądź maczo, to twój styl, uczuciem zakręć ty. Telefon w rękę weź i wykręć numer jej. Odwiedziłem waszą stronę internetową. Aha. I pierwszy komunikat, który zobaczyłem, to był taki. Jest napisane tak. Najnowsza propozycja zespołu Spike, żono moja. No jest. No właśnie. Chciałbym teraz nawiązać do tematu piosenki Żono moja. Najnowsza propozycja zespołu Spike. Ja znam wykonanie tej piosenki przez kilka zespołów. Zespół Masters, zespół Bayerful, zespół... kto jeszcze to wykonał? Chyba nie. Iwan Komarenko? Chyba tak. No jest. Teraz jeszcze widzę Spike. Jak to rozumieć? No jak? To jest normalnie nasze spojrzenie na tą piosenkę i nic więcej. Mhm. Najnowsza propozycja. To nie wiem, czy to w ogóle się gdziekolwiek ukaże. Po prostu to zrobiliśmy. Mhm. I już. I fajnie się ale zrobiliście to właśnie też dlatego, żeby... że chcieliście uczestniczyć w tym środowisku tych kilku zespołów, które chcą wykorzystać popularność tej piosenki, czy po prostu nie, no po prostu wpadliśmy na pomysł, że po prostu może my zrobimy jeszcze to, nie? Mhm. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i wyszło tak, jak jest. Wyszło, jak wyszło. No. Jak wyszło generalnie? Ogólnie chyba dobrze, bo po prostu dużo ludzi interesuje się tą piosenką. Jest pozytywne SMS-y. Jest oddźwięk? Dokładnie. W innych narodach dużo szybsza, całkiem przyjazny klimacik. Jak wasze żony na to reagują? Zaobrączkowani koledzy? No co, kochające są, nie? Dokładnie. Czy chłopaki zespołu Spike, Robert i Grzegorz uczestniczył w wojenkach sieciowych tak zwanych, czyli w internetowych forach, gdzie ludzie, gdzie piszący nie podpisują się swoim imieniem, nazwiskiem, tylko po prostu piszą to, co ich bulwersuje, obrażając często przy okazji innych, troszeczkę przekłamując, troszeczkę może z zazdrości, z innych powodów. Czy uczestniczycie w tym? A jeżeli uczestniczycie, to jak się podpisujecie? Ale filtry jaki, co? No jest kilku takich panów, którzy są znani w sieci. No tak. Ja akurat, na przykład ja nie wiem jak Grzegorz, nie mam na takiego zamiaru i dla mnie to jest przede wszystkim, jeśli ktoś na kogoś pisze mi dobrze i źle, to nie wiem, z czego to wynika, bo... A jak pisze dobrze i bardzo dobrze, to też z czego to wynika? Nie, no i... Nie, ja to na przykład nie uczestniczę w żadnym... A sam na siebie pisałeś kiedyś takie dobre rzeczy? Po co?
No właśnie nie wiem, pytam się. No po co? Podbudować się na złe? Żeby się trochę zinteresować? Tak. Nie, to mi się wydaje, że to bez sensu jest całkowicie. Ja przy tej okazji chciałbym powiedzieć naszym widzom, że bardzo cenię sobie osoby, które wyrażają nawet negatywne często opinie, krytykę jakąś tam, ale że podpisują się pod tym z pseudonimu, który powszechnie wszyscy znają, z imienia i nazwiska, bo wtedy można dyskutować. Dokładnie, wiesz, z kim rozmawiam. Tak. A jeżeli ktoś się nie podpisuje, to często jest domniemanie takie, a to jest taki z takiego zespołu, a to ten klawiszowiec z takiego zespołu, a to kucharka jakaś z jakiejś dyskoteki, czy tam ktoś. No. Najlepsze właśnie w sumie to, wiesz, tak spojrzeć na to wszystko, to właśnie to ukazuje w tym momencie ta cała dyskusja, to właśnie to, co ty teraz stwierdziłeś, że to same zespoły na siebie... Właśnie nie stwierdziłeś nigdy, że Robert coś na ciebie, że Grzesie coś na siebie pisze? On by mi powiedział. I odwrotnie? On by mi powiedział. No, możesz takiej miłości między wami nie mieć, się wydaje. Nie no, wiesz, ale na pewno mi się tam nie kłócimy o takie pierdółki za przeproszeniem, prawda? Patrzę na waszą płytę i patrzę też na waszą stronę internetową. Aha. I zauważam coś takiego, że wśród waszych partnerów, których zamieściliście na swojej stronie i na płycie, nie ma żadnych agencji artystycznych, koncertowych. Czy to znaczy, że jesteście zamknięci na współpracę w zakresie koncertów z agencjami artystycznymi, z osobami, które organizują koncerty? Czy nie gracie w końcu? Jak to jest? To znaczy, to nie jest tak. Po prostu nie mamy konkretnej umowy z żadną agencją podpisaną, jeśli ktoś chce... A z tymi wszystkimi firmami, radykami macie umowy podpisane? Nie, też. To są nasi partnerzy, prawda? No bo oni chcieli. To znaczy do was się trzeba zgłaszać, trzeba poprosić. Nie, to znaczy nie, to nie chodzi o to. No po prostu tak wyszło. No właśnie. Tak wyszło po prostu. Nie ma takiej, wiesz... A czy zgłosiliście się do jakiejś agencji artystycznej, koncertowej? Słuchajcie, chcemy z wami współpracować, chcielibyśmy zamieścić wasze logo na przykład na płycie, na plakacie. Było coś takiego? Spyszę, nie, ale długo będzie. Dobra, pogadamy sobie o programie. Tutaj wkraczamy w sferę taką, że niedługo to tutaj na pierwszej stronie zamiast waszego zdjęcia będą jakieś loga, jakieś partnerów agencyjnych, agencji koncertowych. To znaczy, wiesz, no trzeba współpracować z różnymi ludźmi, prawda? Mm-hmm. Trzeba i to nie ma co ukrywać. W każdym biznesie, każdy biznes jest oparty na współpracy, prawda? Nie inaczej. Bo... Wszyscy muszą z tego tortu, jak wcześniej nazwaliśmy, uszczknąć kawałek, nie? No pewnie, że tak. Trzeba zarabiać, bo to z mężczyzną jest jak z bankiem, nie? Tak. No. I o to chodzi. Jest jeszcze jedno powiedzenie, że mężczyzna jest jak... Nie, no to może nie mówmy. Może nie. Grzegorzu Robercie, dostajemy mnóstwo korespondencji. Mhm. Ja również dostaję prywatne SMS-y i między innymi z pytaniami do zespołu Spire. Wow. Tak. Mam tutaj na przykład taką pocztówkę takiego SMS-a, w którym jest właśnie takie zapytanie o pocztówki. Prośba do mnie o przesłanie kilku jakichś pocztówek, gadżetów reklamowych zespołu i między innymi napisane jest tak. To trudno, że Spike będzie miał pocztówki dopiero za pół roku. Coś takiego. Czy to jest prawda, że dopiero nie. za pół roku będą pocztówki? Nie, no coś. Ty. Teraz właśnie czekamy na drukarnię i kiedy wydrukuje i będą już pocztówki bezproblemowo. No dniach to będzie też. Plakaty nam się skończyły, teraz będą już następna partia, także nie ma problemu najmniejszego z takimi gadżetami. Uh-huh. Tutaj kolejna osoba pisze. Spike przysłał płytę. Na płycie był napisany teledysk, bo ktoś tam prosił z teledyskiem,
a przysłał bez. Mówił, że to nie on wysłał, tylko jakieś studio zepsute. O co tu chodzi? Nie wiem, słuchaj, tam było troszeczkę zamieszania z tą płytą na początku, jak ona wyszła. No i dostaliśmy do tłoczni po masteringu płytę, na której nie było teledysku. No. Ale trzeba było dokleić. Ale, albo drugą płytę dorzucić. Ale to była tylko pierwsza próbna partia, która dosłownie to było parę setek płyt. Nie? No, i trafiła do niektórych. No i trafiła. No i akurat ta pani chyba tak podejrzewam, o kogo pytasz mnie, bo mnie też bombardowała SMS-ami, że czuła się zawiedziona, że nie było. No właśnie, cześć, dzwonił Spike do mnie radosny jak skowronek. Mówił, że nie on wysyłał, tylko ktoś z firmy. Nie wiem, czy coś tam... No właśnie, że się Spike miga od przyjęcia odpowiedzialności za płytę bez teledysku. Wcale się nie miga, na pewno to naprawione będzie i było. Uwaga, uwaga, wszyscy, którzy oglądacie, Spike naprawi wszystkie błędy. No właśnie, dzwonił Spike radosny jak skowronek. To mnie bardzo rozpaliło. Tak, zobacz. Widzisz? Zobacz. Pokaż. A skubana, no. Kurde, przez ciebie nadziała. Tak ten teledysk. Tak jest, tak, tak ten teledysk. Tak ten teledysk. Panowie, najbliższe plany zespołu Spike na nadchodzący rok, bo mamy styczeń. Styczeń mamy w tej chwili i... No i przed nami 11 miesięcy kolejnych ciężkiej pracy i mnóstwo koncertów, mam nadzieję, kolejnych teledysków, kolejnych wizyt w naszym studiu. Jakie plany? Jakie nas zaprosisz znowu? Zaprosisz kiedyś nas jeszcze? Jak przyniesiecie taki dobry sok jak dzisiaj, to na pewno. Dobrze. Zespół Spike przyniesie się multivitaminę z czerwonych owoców. Niezłe jest. Nie. Tak. Grzegorz próbował przed nagraniem czymś się doprawić. Ale nie udało się. Nie można. Tak, ale o tym już rozmawialiśmy. Dokładnie. O tych wyskokówkach różnych. No właśnie, jakie plany na najbliższe 11 miesięcy? To nie wiem. Pragnienia jakie może? To za plany? Na pewno jakiś teledysk. Kolejny. Kolejny. Trzecia cel? Trzecia. Nie, już może od tych klas to się odczepmy. Czasami to zostawmy to już dla słuchaczy. Dużo koncertów są na pewno. No i moim zdaniem no, na pewno będziemy jeszcze pracować z naszym zdaniem już wcześniej ustalonym w sumie. Nad już nad następnym materiałem, który pomalutku zaczynamy już coś tam działać. Już jakieś pomysły się rodzą na nową płytę. Mhm. No i mam nadzieję, że no może się uda znowu na gwiazdkę. My wam życzymy płodności twórczej. Życzymy mega gigantycznej ilości koncertów, tak żebyście po prostu dali radę i mieli czas jeszcze dla swoich bliskich i dla... No i czasami, żeby do nas wpaść jakiś teledysk też w międzyczasie zrobić. Będziemy mieli to. No i wszystkich zachęcamy do słuchania, do kupienia, do słuchania, do tego, aby zapoznać się z twórczością zespołu Spike. Pierwsza płyta, A Ty się śmiałaś, najnowsza w Twoich dłoniach. Ja dziękuję Wam już za dzisiejszą wizytę, Grzegorzu, Robercie, i myślę, że spotkamy się niebawem być może na planie jakiegoś nowego teledysku. No to ładno, tak. A ja żegnam już widzów programu Boom Hit Music i zapraszam na nasz kolejny odcinek. A żegna się z Wami piękny i boski Zbigniew Berchowski. No tak się przyjęło, wybaczcie mi, wszyscy moi krytycy, mówię, niektórzy tak opisując mnie i pozytywnie, i krytycznie używają tego pseudonimu, także sorry, no jakoś się przyzwyczaiłem już. Cześć. 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 No ja cię znałem, ja się w tobie tak kochałem. Dzisiaj kiedy ciebie widzę, wzrok zamykam, bo się wstydzę.